Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 69. odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, jesteśmy przy przedostatnim grobowcu. Niestety nie pamiętam, do kogo on należy, ale liczę na to, że ta postać, która tutaj jest, zaraz nam to wyjaśni. Są szkielety. Ale my najpierw potrzebujemy wykopać... Ojej, rudę. No, działa. Tutaj widzę, że się agrują od tej bocznej ściany. Nie potrzebujemy ich na razie. Tutaj będzie jazda bez trzymanki. Ja bym wolała zająć się tym obozowiskiem sama, niżeli iść tam z Osmundem, bo to chyba Osmund się nazywa ten gościu. Zaraz zresztą sprawdzimy. Tak, jest Osmund. Bo tutaj jest zawsze jazda bez trzymanki w tym obozie i no nie wiem, czy jestem na to po prostu mentalnie przygotowana. Może być słabo. Dlatego pójdziemy sami. To jest jeden z większych obozów. Dobra. Możemy spróbować pojedynczo ich wyciągnąć, chociaż ja dobrze wiem, że nic z tego nie będzie. Chociaż widzę, że ten obóz nie jest zrąbany. Jest nawet w miarę. Przychodzą pojedynczo. To jest bardzo dużo dla mnie. Zawsze to powtarzasz. Wiecie co, pomoc tego gościa by się przydała. A przynajmniej wypadałoby z nim najpierw pogadać. Chwała Inosowi. Nareszcie ktoś tu dotarł. Co się stało? Orkowie zastawili na nas pułapkę. Ledwo udało mi się uciec. Na jakich nas? Widzę tu tylko ciebie. Mój towarzysz tu nie dotarł. Zarżnęli go na miejscu. Skąd pochodzisz? Jestem zabójcą orków z klanu Ognia. Zmierzaliśmy do grobowca w jaskini, żeby go dokładniej obejrzeć. Wtedy przybyli orkowie. Co teraz zrobisz? Orkowie mają kamień przodków Angira. Zamierzam go odzyskać. Zabijanie moich przyjaciół nie ujdzie nikomu płazem. Łaknę zemsty! No tak, Angir. Opowiedz mi o Angirze. Angir, żelazna pięść, to jeden z najlepszych kowali w historii Nordmaru. Według niektórych był nawet pierwszym wytapiaczem rudy. A rzeczywiście tak było? Nie wiem. To jednak nieważne. Był wielkim człowiekiem. Inaczej nie pochowano by go w ten sposób. Potrzeba ci pomocy? Tak. Razem moglibyśmy spróbować się przebić do szamana. Wtedy byśmy go zabili i odebrali kamień przodków. Ale dobrze to przemyśl. Czeka nas ciężka walka. Możemy pohandlować? Owszem. W czasie mych podróży po Nordmarze znajduję różne zioła i tym podobne. No, sam zobacz. Pokaż mi swoje towary. No faktycznie. O! On ma właśnie też przepisaną nordmarską starkę. I teraz pytanie. Bierzemy Osmunda ze sobą. Wiecie co? Zrobimy tak. Zapis stały. Zabijmy szamana. Dobra. Weź miksturę leczniczą. Trzymaj się tuż za mną. Dzięki, stary. Spróbujemy... to zrobić. Tylko wiecie co? Ja bym zrobiła tak, że on sobie przejdzie tędy. Jeszcze go może kawałek podprowadzić.
I jeszcze może kawałek. O. I teraz my sami pójdziemy tam wyrzynać. Dobra, on tutaj stoi. Rozerwę cię na strzępy. Zatrzymaj się, Mora. Dobra, my wejdziemy sobie tu. Jesteś mój. Dobra. Osmund widziałam, że już chyba poszedł, wiecie? O Jezu. Tak, biegnie tutaj. Ja pierdzielę, co tu się odchrzania? Dobra, no nie ma rady. Ja muszę mieć więcej wytrzymałości, bo bez niej nic nie zrobię tu. Dobra, zdążę. Okej, oni tam widzę poczekali na mnie ładnie. Dobra. Najlepiej się chyba już nie dało. Nie wiem jak tam Osmund, gdzie on jest w ogóle. Mam tylko nadzieję, że nie ginie. Zatrzymaj się! Oby. Dobra. Ładnie. Dobra, pięknie, ładnie idzie. Okej. Wiecie co, ja bym tam poszła zerknąć, bo ja nie wiem, gdzie on jest. O kurde, on tu podlas. F5 zrobimy. Okej. Tego szamana trzeba załatwić. Zatrzymaj się, Mora. On tam widzę, że jeszcze się nie odpalił. Na szczęście. Dobra, szybko trzeba zrobić F5. Teraz F5 i F9, żeby tamtemu nic się nie stało. O panie. Mam tylko nadzieję, że to wyjdzie tak, jakbym chciała. Gniotę cię jak robota. Zostanę zaraz. Tamten szaman na szczęście nie ogarnia na razie nic. Dobra. Tam jakiś kusznik strzela z tyłu. O Panie Boże, co tu się dzieje? Dobra.
Muszę się wyleczyć na szybko, nie? Będzie ciężko. Wow. Jazda jest bez trzymanki, nie? Te obozowiska orków są najgorsze, szczególnie z tymi towarzyszami. Nie zdążę. Dobra. O kurde. Damy radę. Dobra robota. Nie jest ze mną aż tak źle. Mam kamień. Oto i on. Brać go. O stary. Nie powiesz nic? Chyba nie. No nieźle. Tutaj nie ma żadnego kufra? Nie ma. Okej, okay, Osmund już tutaj sobie w takim razie chyba zostanie. O kurde. Ale adrenalina. No to co, wracamy w takim razie do grobowca. I teraz idziemy ogarnąć kwestię ożywieńców. Mamy kamień. Teraz szkielety. Dobra, wchodzimy. Dobra, wchodzę. Nie wiem, że będziemy robić wychodek. Stąd. Dobra, nie ma was aż tak dużo tutaj. Chrząszczyka zabił, słyszeliście? Nie da rady czasami tego zrobić, co by się chciało. Bądź co bądź, ale jednak te trzeba silne. Mogę cokolwiek zrobić? Dobra. Powiem wam, że Nordmar jest dużo trudniejszy, jak się tu idzie na wcześniejszym etapie gry. Teraz jest nawet dość znośnie. Dobra. No i jeszcze druga komnata przed nami. Dałoby się trochę wycofać. Znowu zabił chrząszczyka. Okej. No tutaj właśnie widać tam taką zależność, że mamy orków i... Przez to jest właśnie jakby mniej szkieletów w środku. No bo nie ukrywajmy, jest ich tutaj mniej i to widać. Dobra.
sumie możemy się przebijać pomału już tędy. Może reszta przyjdzie. Dobra. To było ładne, bardzo ładne. Jest Angir. Tu warto najpierw się pozbyć tych szkieletów. Nie wiem, kto tutaj... Aha, tam jeszcze jest jeden, co strzela. Dobra. I mamy soluwę, nie? Ała, no co jest? Tutaj lepiej na krótkie. O kurde, Angir! Opanuj się! Dobra, zdążymy raczej. Szczególnie, że on tak ma, że się focha i się nie focha w sumie. On też ma topór, więc wie jak sobie... Jasne. Kurde, no chłopie. Do widzenia. Topór. Ej, jak to ciężka skrzynia? Crashmora. Ej, została nam jedna ciężka skrzynia. To fajnie. Naprawdę fajnie, czyli w grobowcu Akaszy jest stara skrzynia, nie ciężka. Przywołanie golema, mnóstwo złota, wuda, róg bizona. Dobra, no to odpalamy piedestał. Wygląda na to, że w ten piedestał można coś włożyć. Pasuje. Okej, okay. Mamy już w ogóle... taką minimalną reputację w klanie ognia. To fajnie też. Całkiem nieźle. I co? I kolejny grobowiec jest za nami. Kolejne obozowisko orków, kolejny grobowiec, kolejna skrzynia. Właśnie, w ogóle tą kuszę to bym może założyła na plecy, nie? To jest najlepsza kusza w grze, już lepszej nie ma. Wygląda całkiem nieźle. No to został nam tylko grobowiec Akaszy, który już mijaliśmy parę razy. Ciężka skrzynia jest przy Węgardzie, przy stolicy. I szczerze, wypadałoby po nią iść, zanim pójdziemy po ten grobowiec, wiecie? Dlatego, że tam się przyda, wydaje mi się, najlepsza broń w grze. No i dobra, i gdzie teraz? Ja bym się na pewno przeszła tędy, tą ścieżką. Bo szczerze się zastanawiam, jak ona poprowadzi nas gdziekolwiek, bo nie pamiętam. Nie kojarzę tego, jak się tędy chodzi. Może jakieś kolejne obozowisko natrafimy przy okazji. Jest lodowy golem, też może być. Dostanę. Tak jest. Niestety, mogłam od razu biec. To jest problem golemów, niestety. Co mnie atakuje? A, szabloząb. Jasne. Serio? Jeszcze nie trafię w niego, nie? No ginże już. Paskudo totalna. O, kolejne miejsce, gdzie mamy ogra.
To też ciekawe. No właśnie, one często są w tych przesmykach, tak jakby. Fajnie. Nie mogę się już doczekać najlepszej broni, wiecie? Tego gniewu i nosa. Nie wiem, czy tu nie dojdziemy do jakiegoś grobowca, albo do kopalni. Serio, no kocie. Dobra. Przełęcz. No tak, zgadza się. Tu jest przejście na przełęcz. Możemy skorzystać. Zobaczymy, którędy przejdziemy. A, to są aż trzy rozpruwacze. Widziałam tylko dwa. Czy to oznacza, że jestem ślepa? Nie wiem. A czy to nie jest ta część przełęczy, gdzie są szraty? Ej, nie wiem. No halo. Biedne jelonki. Nie wiem, które to jest przejście, ale skorzystamy sobie, żeby zobaczyć. A to nie jest to przejście przy Faring? Tak jest. Dobra, już wiem, które to jest. Tam pójdziemy wcześniej trochę, bo tam była jakaś strażnica i jestem też bardzo ciekawa, co to jest za miejsce. Powiem wam, że ta gra jest naprawdę pełna niespodzianek i te wszystkie przejścia między lokacjami. W ogóle uważam, że graficznie mimo wszystko Gothic 3 wygląda dobrze, jak na 2006 rok. Aj, nie zdążyłam. No i zobaczmy, gdzie tutaj przejdziemy. Wygląda jak miejsce z obozowiskiem. Może tak być? Coś tu jest. Nie, zwykłe gobliny. Wiecie, jak to jest? Od tego się czasami zaczyna. Jakieś fajniejsze przejście. Chyba, że wyjdziemy przy starej kopalni. Bo to by mnie też raczej nie zdziwiło. Nie wiem. Słyszę orków. Zobaczymy, co się stanie. Ta. Skąd biorą się nasze problemy? Jesteśmy przy kopalni, wiecie? Mamy dwóch naszych myśliwych. Musimy uderzyć tam.
Mhm. Odbij kopalnię. No, z odbiciem kopalni to... Może nie przeginajmy. Przydałoby się jeszcze poszukać jakichś obozowisk. Orkowych. Tu będzie jakiś cieniostwór niezabity przeze mnie? Są gobliny. Jeden goblin, bo tu też byłam. Tu się zrespił łaskawie jeden. O, szczerze to nie wiem, gdzie tu jeszcze można pójść. To pewnie kopałam. Nie ma tu nic ciekawego. Dokładnie. U Pedara byliśmy. Żeby ogarnąć sprawę... Oha, tutaj jest to przejście. Żeby ogarnąć sprawę z wytapianiem rudy, to musimy zrobić inne rzeczy, nie? Dobra, zróbmy tak, że przeniesiemy się do klanu ognia, damy sobie więcej punktów w HP. Możemy też powiedzieć, że mamy moc Angira. Inosie, daj mi moc życiową. Okej, 760 punktów życia. Prawda jest taka, że my za wiele to już w tej grze do zrobienia nie mamy. Z tarczy runicznej w ogóle nie korzystałam, co ciekawe. Jeśli chodzi o przodków, tak. Zdobyłem moc Angira. To dobrze. A co z innymi grobowcami? Stary, został tylko jeden. Pracuję nad tym. No i okej, 75 poziom. Myślę, że skończymy grę gdzieś w 70. Nie, może do 80 dobijemy. Co by tu jeszcze można było dzisiaj zrobić? Odbij kopalnię. No, w swoim czasie, moc przodków. To jest na kolejny odcinek. Nie, to nie jest na kolejny odcinek. A może i jest? W sumie... Nie zostało nam nic więcej. Nie zostało nam nic więcej. Wiecie co? Po pierwsze jeszcze. Zjedzmy te rośliny, co dają siłę życiową. Tylko Dragrod sobie zostawimy, licząc, że znajdziemy jeszcze jakiś szczaw królewski, ale mi się wydaje, że będzie trudno z tym. Ale to się przyda zrobić. ...818 mamy punktów życia teraz. Czy to jest szczaw królewski? Nie. Bądź co bądź, ale naprawdę zostało nam już tylko oblężenie wokół bariery. Odbijanie wszystkich miast. Lecimy, nie? Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. No co ja będę czekać dłużej? Zatrzymaj się, Mora.
Tu już nawet nic nie ma do zrobienia. No myślę, że zdążymy, wiecie co, na spokojnie z tym, żeby jeszcze dzisiaj ten gniew Inosa mieć w swojej kieszeni. Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. Dobra, bo ja nie chcę tak całej grupy mieć też na głowie. Tam jest jakiś kufer, tylko pytanie, czy to jest ciężki. Porąbię cię na kawałki. Czy stary? Ale wydaje mi się, że chyba stara skrzynia. Albo metalowy po prostu. Zatrzymaj się, Mora. Mi się wydaje, że ciężka skrzynia była gdzie indziej. Oni się w ogóle mną przejmują tutaj? Nie wiem. Ktoś się w ogóle przejmuje tym, że ja biję dowódcę? Nie wiem. No, teraz się wszyscy nagle przejmą przecież, bo dostałam z kuszy. Wygląda na to, że tutaj maga akurat w tej części nie ma. Bo jakby miał wylecieć, to już by wyleciał. Nie, nie trafiłam niestety. O Jezu, no. Znowu jakieś dziurawe tekstury. Boże, jak ten bohater się wolno odwraca, jeżeli chodzi o ludzi, to jest chore. Metalowy. Dojdziemy do tego na spokojnie. Rozerwę cię na strzępy. O Boże, ten zaś wyleci mi z tą kuszą. Zatrzymaj się, Mora. Czy ścierwojad się dopierdzielił? O, panie. A nagle was jest tak dużo, bo skąd? Nie wiem. Tam się ile kuszników narobiło z tyłu. No, dawaj. Męczące to jest, nie? Oni tak po prostu sobie odpuścili?
Halo? Jesteś mu. Nareszcie. Pośledzenie umysłowe, widzę, macie równe. Dowódca numer 2 poległ. Tutaj szamana nie ma po tej stronie, na szczęście żadnego. No dawaj, no jeden cios ci wystarczy. Kurwa. Jeszcze oczywiście mi wyszło z menu. Kliknęłam Alt-Tab. Dawaj, no. Masakra. Gdyby nie to, to już byśmy dawno ich mieli załatwionych. Tu też jest jakiś kufer. Masakra. Jak dobrze, że nie mamy szamana, bo nie musimy się przejmować takimi pierdołami na razie. Dobra. Jeszcze cios. Dobra. Otwieramy kuferek jakiś tutaj. Zaraz ruszamy dalej. Zabiję cię. Spróbuj, stary. No i dobra, i teraz się zacznie jazda dopiero. Ja bym tam pierdykła coś. Dobra. W sumie. Zatrzymaj się, Mora. Tu jest jeszcze więcej tych bestii. Dawaj, dawaj. No bijże. Ci kusznicy waleni. Kurde no. Zrobimy mały odwrocik. O panie. Dobijamy się dzisiaj chyba, nie? Raczej bez problemów będzie. Dobra. O, ten jest otwarty, co ciekawe, przeze mnie. Wiecie, ja mam tutaj czym strzelać. To miało mi zaimponować. Dobra, jeszcze raz F5. Ręka, której karmi pięść, której... Tamtego wojownika, o. Tu nie ma jeszcze też szmaga.
Nie widzę. Dobra, stary. Się pieklicie niepotrzebnie. Dostanę zaraz z bełta. No bo i nie. Dobra. Tu jest solidny metalowy kufer. Dobra, wymanimy się i lecimy na ostatni obóz. Tam już byli szamani na pewno. O Boże, teraz już nic nie zrobię. Walimy tam. No i tu jest teraz. Przyszedł szaman. Wal. Jeszcze nawet zdążyłam. Dobra, nie wszyscy się na mnie rzucili, ale to też dobrze. Głównie elity przyszły. Okej, wy tutaj macie takie jakby bagowanko małe? Nie, ja mam tu bagowanko. Kurde, no, stary. Dawaj. Okej. Pięknie. Tamci nic w ogóle nie reagują. To dobrze. Dzięki temu jest bardzo sprawnie. Okej, no jeszcze... Dajemy jeszcze jeden czar, tam można rzucić. Najlepiej to by było w szamana, ale tak łatwo to nie jest. I nie będzie. Zatrzymaj się nareszcie. Mam cię. Szaman chyba zostanie nam na koniec sam. Dobra. Ostatni chyba dowódca, nie? Tak jest. Dobra. O kurde, myślałam, że zdążę, stary. Nawet cię nie zauważyłam. Myślałam, że już jesteśmy bezpieczni. No giń. Nareszcie. Dobra. Zdążyła się zrobić noc. O, kuferek. Tak przy okazji. Pięknie. Coś mi się wydaje, że ja szybciej skończę grę niż sądziłam.
Nareszcie, mam cię! Dobra, zaczniemy od ciebie. Więcej szamanów nie ma. Został nam ostatni ork chyba. No i dobra. I moi kochani, stara, znaczy ciężka skrzynia. Nie, mamy gniew berserkera. A no tak. Lol, przecież... Zaraz, co? To gdzie jest jeszcze jedna z... Znaczy się... Co? Myślałem, że tu już jest gniew Inosa. To gdzie jest jeszcze jedna skrzynka? Może jednak faktycznie w grobowcu Akaszy się znajduje. To jest do sprawdzenia, moi drodzy. Ale jeżeli tak, to ogarniemy. Jak ten topór w ogóle się prezentuje? 170, no jest dużo lepszy. Ja myślę, że byśmy mogli... Moglibyśmy spróbować powalczyć toporem i zobaczyć, jak to wyjdzie. Nie wiem, no wygląda całkiem spoko, ale zrobiliśmy główne zadanie dla buntowników też tutaj. No i co, wydaje mi się, że możemy kończyć ten dzisiejszy odcinek, ale najlepiej to by było go skończyć w taki sposób, że przeniesiemy się do... Dokąd? Nie wiem gdzie. Do Xardasa może, nie? Od Xardasa będzie najfajniej pójść. Tak myślę. To się zaraz okaże. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Troszeczkę popłynęliśmy z długością, ale myślę, że to nic. Trzymajcie się i do kolejnych odcinków, gdzie no prawdopodobnie zdobędziemy ostatni artefakt Adanosa. Fabularnie duży postęp. Trzymajcie się i cześć.